skipują mnie te otwarte drzwi. Witam was, moi drodzy widzowie. Zapraszam was na make-up ze mną. Od razu powiem, że wiem, że brzmię okropnie, bo jestem chora od tygodnia, lecz pomimo tego, że jestem chora, dziś czuję się najlepiej ze wszystkich dni, od kiedy choruję. Ja po prostu wiem, że ja muszę wyjść i się przespacerować, chociaż jest okropna pogoda. Muszę to zrobić, żeby po prostu trochę się pooddychać powietrzem, normalnie I can't. Chciałam dzisiaj zrobić próbny makijaż na moją studniówkę, bo mam ją za tydzień. Ale stwierdziłam, że skoro chcę iść tylko na kawę i na takie, plus nie malowałam się bardzo długo, to może po prostu nie będę robić aż tak mocnego make-upu, tylko zrobię tak, jak się czuję najbardziej komfortowo. Lecz na studniówkę maluję się sama i chcę na studniówkę zrobić kreski i pasowałoby je po prostu przećwiczyć. Co do kresek, myślę, że jestem kreskowym mistrzem, bo robię je szybko i jeszcze zdradzę wam, jak zrobić po prostu idealnie ostrą kreskę, bo to jest coś, na czym ja mam po prostu obsesję. Kreska naprawdę dla mnie może być, serio, do góry, prosta, dow eye, cokolwiek, ale ona musi być ostra. Ona nie może być jakaś taka... I jakby czasami ktoś je robi i kończy makijaż i zrobię taką kreskę, takie... Nie taka, musi być ostrzejsza. To jest właśnie ta kreska, którą ja uwielbiam, serio. Jakby idealnie ostra. Żartowałam. Och, one of my beauty secrets jest między innymi to, że najładniejsze kreski wychodzą, jeśli rysujesz je na siedząco. Nie wiem, jaka jest tym jakby zasada, ale naprawdę tak jest. To co, to ja myślę, że tak zostawiamy. Przepiękne, naprawdę. Trzeba zmoczyć patyczek i go tak ściąć jakby. I jakby wyczyścić sobie kreskę, ale przy tym ją tak wyciągnąć. I już to zaczyna przypominać coś, co lubię. I zobaczcie. O, widzicie? Ta jest dłuższa. Ale ja na przykład mam takie coś, że widzę to i jeśli to poprawiam, to bardziej zepsuję, więc chyba dzisiaj się posłucham i tego nie będę poprawiać. Chociaż może troszkę. Bliźniaczki, naprawdę, patrzcie. Slay. Kocham, po prostu dawno mi kreski tak zajebiście nie wyszły. Podkład, który używam, to jest Burjuma Healthy Mix, ale on jakby kupiłam go zanim odłożyłam tabletki hormonalne, a po odstawieniu moich tabletek hormonalnych moja cera, można się było tego domyślić. I kupiłam ten podkład zanim moja cera tak się popsuła, dlatego on nie jest aż tak bardzo kryjący, on jest bardzo leciutki, on jest naprawdę fajny, serio. On był też viralem przez bardzo długi czas. I mam problem, myślę, że to jest bardzo popularny problem, tego, że ja nie potrafię za bardzo dobierać kolorów do siebie. I raz zadałam mojego przyjaciela, który dobierał mi ten kolor i naprawdę I'm in love. Uwielbiam ten kolor. Czasami mieszam te dwa podkłady. Ale ostatnio, jak to zrobiłam, czułam zbyt wielką taką maskę na sobie, a dziś nie chcę tego czuć absolutnie. I ja ten podkład jak nakładam tak jak krem, bo dzięki temu jest lepsze krycie, pomimo tego, że ten podkład i tak jest bardzo leciutki i mało kryjący, to żeby jakkolwiek to utrzymać, to po prostu jakby wtłoczyć w tą skórę. I namoczoną gąbeczką teraz wklepuję. Mój korektor to jest ten Liquid Camouflage Jumbo Applicator. No taki, proszę, korektor mamy, tak?
jest popularny, on jest sieciówkowy i ja kupuję najjaśniejszy kolorek. I ja nie wiem, czy oni coś po prostu zepsuli w formule tego korektora, bo on jest za ciemny. On zawsze był idealny, a teraz jest za ciemny. Nic mi nie kryje tak dobrze jak ten korektor. Nie trafiłam na nic takiego. Szukałam tyle zamienników, droższych. Ciaskowały się, albo nie kryły nic, jadały się po prostu niesamowicie. No, naprawdę, bardzo to jest przykre. I ten korektor nie jest jakby za ciemny, jak go nałożysz, tylko on się utlenia. I jakby ja się z tego wykaraskam jeszcze, jest to po prostu dla mnie smutne. Natomiast jest bardzo wydajny, naprawdę. Nawet jeżeli myślisz, że on wam się kończy, ściągacie tą górę, tutaj. I wtedy nowy korektorek za darmo, nie? Ja go nakładam zawsze bardzo dużo, bo właśnie kryje jak nic innego, naprawdę. Ale szkoda, że jest zazwyczaj za ciemny. Zazwyczaj oczekuję trochę po nałożeniu korektora, aby on troszkę zasechł. Ponieważ wtedy ma naprawdę lepsze krycie, więc bardzo, bardzo wam to polecam. Natomiast dzisiaj nie miałam nic takiego, co by sobie nie poradziło, co ten korektor by sobie nie poradził. Ewentualnie może troszkę to. Zobaczcie, czekajcie, o. Tutaj. Aby nie mieć plam potem bronzerem. Okej. Ja nic nie nakładam na powieki. Lubię, jak to się tak odcina. Serio. Jeżeli jest to brzydkie. I don't care. W trakcie, kiedy ten korektor na moim policzku sobie schnie, robię sobie brwi. Do brwi używam szczotkę z Sephory od mojej sprokatorki, bo jest najlepsza. Kupiłam sobie taką teraz do siebie, natomiast no to nie jestem pewna, czy nie będę używać jej, bo po prostu jest najlepsza. Ja nie wiem, ona jest taka brudna, już zużyta, ale taka najlepsza, tak? Czesuję sobie tym brwi i wypełniam je losową brązową kredką do oczu. Z niej smazało się wszystko. Jak ona mi się skończy, ja nie wiem, bo ja nawet nie wiem, co to jest za kolor. I ściągam po prostu pędzelkiem sobie z tej kredki kolor. Ciekawostką jest to, że ja nigdy w swoim życiu nie malowałam brwi. Zawsze myślałam, że o, ja mam takie ciemne brwi, to ja nie będę ich malować, bla bla. I tak, jasne, że mam ciemne brwi i tak dalej. Lecz na całym makijażu twarzy pomalowane brwi są po prostu bardzo ładne. Wygląda to o wiele czyściej, wyraziściej i bardziej wyrazisto. Boże, nie umiem po polsku, serio. Pomalowane brwi to jest po prostu jeden z moich ulubionych beauty sekretów. Gdzie to w ogóle nie jest sekret, ale naprawdę to po prostu game changer mojego make-upu. To jeszcze szybko je tak machnę i rozblendowujemy ten korektor, który tutaj sobie się marynował. Ja bardzo długo nie używałam bronzera, bo myślałam, że będzie po sobą mi ciepły odcień. I zawsze wyglądałam, jakbym miała bokobrody. Zawsze robiłam sobie nim takie plamy. Wyglądałam po prostu tragicznie. Aż odkryłam, że może po prostu spróbuję ciemny odcień. I powiem wam, nie znalazłam żadnego bronzera do tej pory, który by pasował mi tak dobrze, jak mój bronzer z mojej pierwszej już paletki. O ten. Blendujemy to do góry. Z taką miną. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Serio. Dostałam od mojej przyjaciółki taki róż z Eveline. Jestem na etapie testowania go. Czy mi się podoba, czy nie. Ja próbuję rozkminić, czy ja umiem pracować z mokrymi różami. Serio. Także to jest test. Okej. Róż w kamieniu uwielbiam. Od lat używam jeden i ten sam. Całkiem mi się podoba.
Nie wiem jak wy, ale ja mega lubię taki glowy make-up i w ogóle. Tylko, że minus jest taki, że moja cera jest taka. Jeżeli tego nie przypudruję, to potem będzie lipa totalna. Ale serio, nienawidzę make-up od razu po przypudrowaniu. Nienawidzę! To wygląda jak taka maska i dopiero po noszeniu tego make-upu przez jakiś czas ten make-up się, ja to mówię, marynuje na naszej twarzy i naprawdę wygląda zajebiście. Bronzer, właśnie ten, który wam pokazałam, to jest paletka z Revolution. Serio, to jest moja pierwsza ever paletka, którą dostałam na chyba urodziny od babci. I biorę sobie ten cień, o ten. Używam tego takiego pędzelka, bo on mi właśnie robi plam. To jest genialne. I ten pędzel jest ugryziony przez mojego psa. Mój pies go kiedyś odgryzł i mój tata po prostu mi to spiłował. Naprawdę, nie ma drugiego takiego pędzla jak ten. Ja nie mogłam go znaleźć. I ale nie wiem, skąd on jest. On jest naprawdę jeden, jedyny. I mój pies musiał akurat pogryźć ten konkretny. Naprawdę. Oczywiście musimy mieć taką minę, jak zrobiłam. Bo inaczej to serio nie wychodzi. Są takie dwa jakby okropne. Bo my chwytamy za Beauty Blender i to po prostu szybko robimy tak. Ja wiem, że dziewczyny czasami biorą taki ogromny pędzel do konturowania i po prostu tak sobie omiatają tę twarz, ale ja chyba to do mnie nie za bardzo przemawia, w sensie u mnie. Teraz używamy różu. Beauty Guru. To jest mój ulubiony róż. To jest 05 z Lovely. I ja tu przysięgam wam, kupuję to od 5 lat. Naprawdę, miałam 13 lat, zaczynałam się malować. I to róż, którego używam. Nie ten konkretny, ale kolor. I po prostu kocham. Kocham, zaraz zobaczycie, serio. A, i do różu koniecznie taka mina. Naprawdę, jak bardzo idiotycznie byście nie wyglądali, taka mina, naprawdę. I wtedy to ma sens. You see? Oh my god, I love it. I jeszcze go trochę robimy tak, żeby go troszeczkę zgasić mimo wszystko, bo nie chcemy wyglądać jak jakiś pomidor. Robić sobie make-up i jesteście chorzy? Jak do cholery wysmarkać nos? Ja się jeszcze nie pudruję, tylko wysmarkam nos. Widzicie, tu już nic nie ma. Cały podkład ściągnięty przez to, że się nie przypudrowaliśmy. I powinno być wszystko G. Te puszki, takie do pudru, to jest naprawdę game changer tego roku. Jakoś mi nie było dane dowiedzieć się, że istnieje coś takiego, serio. I nigdy tego nie używałam. Teraz przechodzimy do rzęs. Ja swoje podkręcam zalotką. I używam tego tuszu. Oczywiście, jak się nie powrócimy tuszem, to jest make-up po prostu niezaliczony. Czyszczę również usta. To jest rozświetlacz w kredce. To jest moje z lokatorki. Uwielbiam ten produkt. Nie wiem, co to jest, serio. Skąd to jest, bo jest całe zmazane. Ale... O, naprawdę uwielbiam to. To jest takie idealnie mokre. I na gorąco na Cupidino. Game changer tak samo. Tutaj. Wkładać w ten sposób, zobaczcie. Nie robimy sobie po prostu kropy świecącego cienia na powiece. Nakładamy to... Tutaj, tutaj, ale tutaj nie. I wtedy to wygląda tak strasznie romantycznie. Widzicie, jak ja to robię? Nie wiem, gdzie ja to zobaczyłam. Kogo, ale bardzo podoba mi się ten efekt. Ja do ust użyłam takiej konturówki w kolorze moich ust i użyję dzisiaj takiej szminki. Ona jest z Eveline. Przyznam się szczerze, że ja nienawidzę malować ust. Zawsze mam wrażenie, że robię to brzydko. You see? Też nie za bardzo lubię moje usta. Ich kształtu. Nie jest najgorzej, ale... Chciałabym, żeby były bardziej takie plumpy. To jest fixing spray od Nati. Mam nadzieję, że mnie nie zabije.
Wielkie dzięki, że dotrwałeś do końca. To już wszystko, ponieważ makijaż skończony. I mega dzięki, że tu jesteś do końca. Zostałeś przecudowny człowieku lub przecudowna osoba. Żegnam się z wami czule, buziaczki.